Córka wiatrów jest to otwarcie całkowicie nowej serii. Tym razem odchodzimy od malowniczego. Natomiast mam wrażenie, że ci wszyscy czytelnicy, którzy pokochali malownicze, w Wilczym Dworze, pomimo tego, że jest inna epoka, inny rok, nowi bohaterowie odnajdą to wszystko, co było dla nich i w poprzednich książkach najważniejsze. Odnajdą emocje, odnajdą ciepło, bo wydaje mi się, że bez względu na to, w jakich czasach żyjemy, wszyscy myślimy, tęsknimy za tym samym. Więc zmieniają się realia, ale uczucia pozostają te same. Ja przeczytałam parę stron z tej książki, natomiast już sam wstęp może nie doprowadził mnie do łez, ale bardzo wzruszył i ciarki miałam na rękach, jak czytałam. Już od 8 strony zaczęłam płakać. Były to jednak łzy wzruszenia z tego względu, że Magda w piękny sposób, swoim naprawdę doświadczonym i bardzo mądrym tutaj warsztatem literackim, opisuje, nie chcę oczywiście zdradzać i spoilerować Państwu treści samej książki, ale opisuje niezwykłą historię pewnej kobiety i wilka, rodziny ludzkiej i rodziny wilczej. I właśnie to wywołało u mnie już takie emocje, że zaczęłam płakać. To się zazwyczaj nie zdarza, bo zazwyczaj jest tak, że płacze się gdzieś na zakończeniu. A tutaj Magda wywołała już od samego początku u mnie niesamowite emocje, tak wielkie, że te łzy po prostu musiały się pojawić. Zatem jestem bardzo ciekawa, co wydarzy się dalej i bardzo chętnie, jak najszybciej, jak to jest tylko możliwe, usiądę i będę czytać dalej. Magda przyzwyczaiła swoich czytelników do obyczajówek i do małego miasteczka. Natomiast najnowsza jej powieść, Córka wiatrów, no jakby to powiedzieć, nie jest taką typową obyczajówką, znaczy może jest, ale akcja dzieje się w latach przeszłych i myślę, że wielu czytelników może z dystansem podchodzić do tych książek, ale książka sygnuje nazwiskiem Kordel, więc myślę, że bez obaw można sięgnąć po tą książkę i nie zawiedziemy się.